młodych zawodniczek. A to już walka, na którą czekamy. Wspaniałe wejście znakomitego Herkulesa i jego menadżera Hustlera. Hustlera już poznaliśmy wcześniej. Słynący ze swojej nieprawdopodobnej siły w obwodzie. Bicepsa ma 56 cm. Należy do najsilniejszych wrestlerów na świecie. Łańcuch. Jest to nieodłączna jego zabawka. Zabawka, którą najczęściej wypuszcza z rąk w widownię. A to już drugi z zawodników. Warrior. Niesamowity zawodnik. Zawodnik mający coś wspólnego z energią z kosmosu. Zresztą zobaczą Państwo w tym pojedynku, mamy nadzieję, że pokaże, co potrafi. Ulubieniec publiczności, 34 lata, od 24 lat trenuje kulturystykę, łyka regularnie Portagen. Oprócz tego pije zawsze rankami szałwie i wyciąg z rumianku. Kiedy dowiedział się, że w Polsce tak dużo jest rumianku, I łatwo dostępny jest na ringu, postanowił do nas przyjechać. No nie tylko z tego powodu oczywiście. Zbiera również krawaty i znak odżaka. I ma 186 garniturów w szafie. Ale nie nosi żadnego, bo on ubiera się tradycyjnie, mniej więcej tak jak to Państwo właśnie teraz widzą. Jest ulubieńcem publiczności, kochają go. Ma ochotę już niedługo zadebiutować w Hollywood. Jego wielkim idolem jest Arnold Schwarzenegger. Ale myślimy, że jeszcze troszeczkę musi popić tego rumianku i poćwiczyć. I za jakieś kilka lat być może zobaczymy go w Terminatorze 6. Walka zaczyna się od porozumienia. Przytupywania. On w ten sposób zbiera energię ku. Teraz wybrali strony. Herkules. Herkules jest, jak już mówiłem, jednym z najsilniejszych zawodników, ale nie najmądrzejszym. Drobna kyfoza lędźwiowa w lewym barku. Teraz widać dokładnie, jak potężna jest łapa Herkulesa. I jak mała jest rączka Warriora. No, bez przesady, Wojtku. Ale on znakomity jest technicznie przede wszystkim. Herkules jest siłowy, Warrior jest techniczny. Tak. Oni rozmawiają w tej chwili prawdopodobnie o ich nieporozumieniu w szatni. Tak, tam doszło do pewnego nieporozumienia. Tam była skrzynka coli, która nagle zniknęła z szatni. Nie wiadomo, gdzie się podziała. Była to skrzynka coli Warriora. Herkules lubi wypić zawsze przed taką właśnie walką Coca-Coli. Całą skrzynkę Coca-Coli lubi wypić zawsze przed walką. Dobrze, wróćmy do walki. Bardzo mocny prawy sierp. Lewą ręką. Świetna technika, przy tym już jak podkreślaliśmy. Tu właściwie w tej chwili Herkules. On się oparł na lewej ręce, całym ciężarem ciała. Teraz nie wie, co się dzieje. 123 kg i nie wie, co się dzieje. Herkules, owszem, dlatego dał się złapać za włosy, a nie powinien. O, i wyrzucony z ringu. I to są efekty. Proszę Państwa, jak ja zazdroszczę tej wiedeńskiej publiczności. Tak wspaniałe pojedynki, jakie dzisiaj oglądamy. To się naprawdę rzadko zdarza. Taka kultura i tak inteligentne prowadzenie walk, to się rzadko zdarza. Ale, jak już mówiliśmy, nic straconego, Wojtku. Jeszcze się spotkamy. Przed Państwem i przed nami, już w najbliższym czasie, w grudniu, wrestlerzy na polskich ringach. Tutaj walka trochę wykroczyła poza ring, za mało miejsca mieli zawodnicy na ringu. Dotarli do sędziego. Sędziego już nie ma przy stoliku. Nie ma go również na ringu. Gdzie jest sędzia? Jest. Pojawił się, ale to nie jest ten, który znowu był to samo przy stoliku. I znowu tym... Nieumiejętność trafienia na punkt. To tym jest razem to, Herkules przejął inicjatywę. Postawił na głowie Warriora. I zadowolony z siebie tutaj. Niepotrzebnie powinien uważać, powinien bardzo uważać.
teraz właśnie dokończyć walki. I dał się zaskoczyć. Tanie uwaga, sposób, proszę Państwa, doprowadza właśnie do takich sytuacji. Nie, niemożliwe, po prostu. Nie można do tego dopuszczać. Jest też to winą menadżera Hustlera, który. To jest szkolny błąd. Który bez wątpienia teraz ucierpi też z tego powodu. I po co niszczyć sobie, prawda, głowę? Dlaczego on tak Dlaczego zrobił? Hustler nie wyjmuje tego smyczka? Po co on go nosi? Nie, on teraz nie może wyjąć, bo gdzieś to zgubił, ale. Ale w ogóle to, że walka wykroczyła poza ring, jest to niesamowite, proszę Państwa. Nigdy się to jeszcze nie zdarzało. Przynajmniej ja nie widziałem czegoś podobnego. To nie jest walka. Trafienie, tak zwane trafienie w tarczę. Często używane przez wrestlerów. Tutaj było jako trening. Jako trening. A tutaj, proszę, wyćwiczony element treningu właśnie będzie za chwilę. Jeszcze raz zaprezentuje nam to Hustler. Nie jestem pewien, czy on tu uderzył głową, być może wystawił rękę, był na tyle sprytny Hustler, on teraz udaje. Zaraz on wie, co robi, przekonają. Po to, żeby on go już więcej nie ruszał. Tak jest, dlatego że, proszę, wchodzi na ring. Jak znam Hustlera... Proszę Państwa, to są ostatnie minuty, jesteśmy o tym przekonani, to są ostatnie minuty. Któryś z nich... O, proszę. Hustler tak już wyszedł. Tak jest, zaraz puści pewnie muzykę i to Hustler będzie jest tego... fryzjerem w Bronxie. Tak, i zbiera krawaty i mówiliśmy już, że przepłynął również Zatokę Pucką. To właśnie ten człowiek. To znaczy na ekranach Państwa w tej chwili trzymający się... zbierający energię... za brzuch. W każdym razie poniżej pasa, a z tyłu patrzący z politowaniem Herkules. Herkules w tej chwili wykorzystuje moment osłabienia Warriora. Prawdopodobnie dochodzi w tej chwili do łamania palców obu rąk. Bez pozwolenia, nie dostał, dlatego sędzia patrzy. Czy nie, on mu nic nie będzie łamał teraz. Uzgadniają ile i w której ręce, tak. Krótki rzut na salę z góry. Wiedeńczycy są zadowoleni z tego pojedynku i nie tylko z tego. Wszyscy czekali na ten pojedynek, jest to walka wieczoru. Warrior jest jednym z najlepszych wrestlerów Wrestling World. Z tyłu szalejący menadżer Herkulesa. Bardzo mocne, 4-5. 5 kopnięć. Ale nie uważam, żeby to odniosło na... na brzuch. Tak teraz zwane był to silny cios. Joko, ale... I świetny zwód, proszę Ale minięcie, Państwa. Doskonałe minięcie Herkulesa. I spotkanie ze słupkiem. Nie pozwala publiczności krzyczeć, szanuje przeciwnika. Tak, i pokazuje, tak, i tego wszyscy i teraz... się bali. Pokazuje, co spotka Warriora. Właśnie słynne pokazał. Uszy. Słynne uszy? Duszenie. Duszenie, tak. Słynne duszenie, tak. I Herkules słynie z dwóch swoich specjalności, z uszu i duszenia. Uszy, wytłumaczymy to Państwu kiedyś, na czym polega, nie będziemy zdradzać jego specjalności, a teraz widzą Państwo duszenie i złapany w żelazną dźwignię Warrior traci siły. Nieprawdopodobne. Znowu mam pretensję do sędziego, on powinien przerwać walkę. To jest niesprawiedliwe. Warrior ten człowiek już traci jest przytomność. Tak. Warrior traci przytomność. Co? Proszę zobaczyć. To już jest koniec prawie pojedynku, ale, proszę Państwa. To niemożliwe, żeby wyszedł z tego żelaznego uścisku. Ja obserwuję taką oznakę. Jaką? Oznakę energii Q, obecności energii Q w organizmie. Nie ma żadnej energii Q w tej chwili. Tu jest energia Q, bo... Nie ma energii Q, ponieważ on w tej chwili właściwie jest w tak żelaznym uścisku, że nie może w tej chwili zbierać energii Q. Absolutnie się z Tobą nie zgadzam, dlatego że właśnie za chwilę to będą uszy teraz. Nie będą uszy, proszę Państwa, teraz będzie cały czas żelazny uścisk. Proszę, zaniepokojony Herkules, zaniepokojony uszy. Nie, to nie były uszy. I znakomicie, proszę Państwa, to była jedyna obrona, jaką mógł przeprowadzić Warrior. Spotkanie na środku ringu, ale Warrior jest osłabiony, jednak mimo wszystko. Oj,
To nam przypomina scenę z filmu, prawda, który pierwszy się podniesie. Tam już czai się Hustler ze swoimi skrzypcami, tak. Przepraszam, ze swoim smyczkiem. Smyczkiem, tak, to był smyczek. Mam nadzieję, i że jest to wyraźnie energia Ku. Wyraźnie. Z kosmosu. Ja nie widzę w tym żadnej energii. Znowu zbliża Państwa, się, ale zbliża się Herkules. I sapnął go z tyłu. Nie wiem, czy było to dozwolone. Wbił mu paznokcie w plecy. To jest dozwolone. To jest dozwolone, ale my nie widzimy jeszcze raz oczu Warriora, ale nie wiem, dlaczego Warrior się nie odwraca. Prawdopodobnie Warrior tańczy. Warrior tańczy taniec zwycięstwa. Miałeś, energia Jacku, ku. Rację, energia rzeczywiście. Ku. Energia ku. Proszę Państwa, jaki emocjonujący jest ten wrestling. Ku komu się obróci ta energia? Ku komu? Obróciła ku Herkulesowi. Się. Tak. I obserwujemy w tym momencie koniec Herkulesa. Chyba już nic tu nie zdziała. To znakomity skok był. Jeszcze jeden. A i w tym momencie. Ale uważam, raz, że to było dwa, nie fair play. Trzy i koniec walki. Nie, to był zły skok. To był bardzo dobry skok. To był zły skok. To był bardzo dobry skok. W każdym razie, proszę Państwa, do usłyszenia, proszę, mówią Państwa, Wojciech Asiński i Jacek Kostrzewa. Ale my mamy tu jeszcze pewne sprawy do uzgodnienia z Wojtkiem. Chciałbym, zapraszamy naszą na następną relację. Zobaczą Państwo jeszcze lepsze chciałbym walki. Chciałbym przypomnieć, że takich skoków nie wolno wykonywać w takich walkach. Chciałbym to powiedzieć, jest, że lalka Barbie. Skoki nowoczesna. Takie należą do atrakcyjności uzgodnimy programu. Uzgodnimy to w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.